Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Uzbierałem kilka kolejnych pytań i możemy razem sobie porozmawiać na temat różnych wątpliwości dotyczących uniwersum Halo. A więc zaczniemy od pytania pierwszego, które brzmi: co się działo z arbitrem między Halo 3 a Halo 5? Arbiter to jest postać bardzo mocno wprowadzona w Halo 2, potem był bardzo istotny w 3, to była taka idealna kontynuacja tej gry, są taką absolutną całością. I w ogóle można by je sprzedawać jako jedną grę w jakimś takim podwójnym wydaniu. A potem Halo 4 nic, więc tam dobra, nieważne, wojna się skończyła, arbiter poszedł na swoje. Ale wraca w 5 i w 5 wraca z różnych takich dziwnych powodów, żeby nawiązać do Halo 2, żeby żerować na nostalgii, żeby zobaczyć co słychać u starego znajomego. Tylko no pojawia się pytanie, co robił w międzyczasie między Halo 3 a Halo 5, w czasie kiedy trwała Halo 4. No więc Halo 4 działa się na odizolowanym miejscu. Była to opowieść głównie Master Chiefa i jakiejś grupki, która do niego dołączyła i to była walka z przeciwnikiem nowym, który miał wprowadzić generalnie nowy dział do encyklopedii Uniwersum Halo, czyli prekursorów Promethean, tego typu rzeczy związane z tym wszystkim, co reprezentował Subodydakt. I tam nie było miejsca na arbitra, a potem no w Halo 5 jest ten niechlubny moment zarżnięcia Covenantu, które się dzieje bardzo w tle i które zdaje się, że nikogo nie obchodzi, a to jak najbardziej powinno nas obchodzić, kiedy arbiter ostatecznie wygrywa z ostatnimi odłamami Covenantów na rodzinnym Sangeliosie, gdzie trafiliśmy jako agent Locke z oddziałem Ozyrys. Sama motywacja dotarcia na Sangelios i prowadzenia arbitra jest taka bardzo miałka, jest, no to mogłaby być jedna z tysiąca z wielu planet, gdzie obudzi się Guardian, gdzie Halsey zgadła, że obudzi się Guardian, no i lećcie tam. No i scenarzyści zdecydowali, że no tutaj wprowadzimy pewien fanserwis, pokażemy jak wygląda świat Sangili i damy trochę posmaku tej wojny domowej, co się działo po tym porozłamie, kiedy Covenanci upadli, kiedy pojawiły się różne stronnictwa i ktoś to musiał ogarnąć, no i kto inny jak nie nasz arbiter Tel Vadam. No więc generalnie możemy się o tym wszystkim dowiedzieć w Halo 5. Trwała wojna domowa. Najbardziej radykalny odłam, który został po Covenantach, to oczywiście ręka Dydakta, dowodzona przez Jula M. Damę, który był, no zdawało się, że będzie jakimś ważnym przeciwnikiem, ale ostatecznie okazuje się, że on był antagonistą przy Spartanopsach i w Halo Escalation, w komiksie. Więc to była tamta frakcja, plus różne inne, dołączające to, tu, to, tam i ta pokojowa, ta osiadła na Sangeliosie i tam prowadziła wojnę domową. Arbiter był skupiony na zbieraniu swoich pobratymców, na godzeniu ich, na pokonywaniu wszelkich rozłamów w swoich szeregach. No i mamy serię książkową Kilo 5, kiedy no taka dość niejednoznaczna moralnie drużyna musiała wykonywać różnego rodzaju zadania, kiedy to załoga złożona z ludzi i Spartanki działała na oba fronty, żeby zdestabilizować jak najbardziej sytuację na Sangeliosie, żeby nie powstali nigdy nowi Covenanci, żeby strony walczące były jak najdłużej równe sobie, żeby ten spór zajął ich jak najdłużej, żeby nie powstali nowi Covenanci tak silni jak kiedyś. To wszystko oczywiście do poczytania w serii książek, no ale przez to arbiter miał bardzo dużo do roboty. Sami Covenanci i dorżnięcie ich wszelkich odłamów radykalnych to było zadanie na dość długo, a dodając do tego wsparcie od ONI, no bo to była grupa z wywiadu, no to jednak całe to zadanie urasta do rangi, nie wiem, syzyfowej pracy. Więc arbiter miał co robić. Pojawia się przy okazji Halo 5, gdzie jest takim absolutnie prawdziwym, szczerym do bólu i bezczelnym fanserwisem. Nie ma żadnego zastosowania, po prostu jest, żeby być, żebyśmy zobaczyli, co u niego słychać, tak samo jak cała jego planeta. No i to niestety pociąga za sobą konsekwencje tego, że Covenanci są zażynani gdzieś tam w tle wydarzeń, które prowadzą do nieciekawej historii ścigania Master Chiefa i no łapania Guardiana na autostopa. Pytanie drugie, co się stało z Janus Key? Janus Key to jest taki dwuczęściowy artefakt prekursorów, który został nam przedstawiony pod koniec Halo 4 Spartan Ops. One zakończyły się
na tyle jakby intrygującym zwieńczeniem, że bardzo można było odważnie założyć, że będzie to w jakiś sposób kontynuowane w Halo 5, i wszelkie prognozy, wszelkie spekulacje dotyczyły głównie tego, że to jest historia już jakoś podłożona, cała trylogia, o, cała trylogia jest rozłożona na ileś części i mają one przez siebie przechodzić. Halo 4 była zaskakująco zamknięta sama w sobie, ale ten dodatek Spartanowców mógł ładnie nam teasować, nam zapowiadać to, co będzie potem. No ale tego nie zrobił. Halo 5 poszła zupełnie innym tropem, po prostu ludzie się pozamieniali przy scenariuszu i poszli w zupełnie inne kierunki. No a tak naprawdę wiemy, że któraś osoba doszła tam do władzy w nowatorskie miejsca, co nie do końca się sprawdziło, patrząc, że do dzisiaj nie mamy kolejnej części serii. A całą sprawę z Januski. Z kluczem Janusa, tak może powiedzmy, żeby nie robić zbytnich heheszków z polsko brzmiącej części nazwy tego artefaktu. Zostało to wszystko rozwiązane w Halo Escalation. Halo Escalation to jest bardzo fajna seria komiksowa, którą udało mi się w końcu nadrobić. Bardzo długo się do niej zabierałem, mimo że już brałem się za tłumaczenia i jakieś miniserie dodatkowe gdzieś tam miałem na boku. I tam jest bardzo dużo wątków, dużo historii. Nie wszystkie są jakieś takie spójne, ale końcówka jest fajnym zwieńczeniem ogólnego jakiegoś tonu, ogólnego przekazu i tematyki poruszanej w całym komiksie, w całej długiej serii komiksowej. I zwieńczeniem jest właśnie story arc na temat klucza Janusa, kiedy to dr Halsey ma jedną część, drugą część ma UNSC, oczywiście w postaci statku Infinity, jego załogi, i jakoś muszą rozwiązać tą sytuację skomplikowaną. I tam jest też ten moment, motyw polowania na Halsey, że Palmer po prostu pała żądzą zemsty i po prostu przez jej zachowanie Halsey traci rękę, no bo był praktycznie próba zamachu na nią, na panią doktor, a potem w piątce z otwartymi ramionami ją przyjmuje do ekipy i zaczyna normalnie współpracować z Infinity. I to był taki dziwny strasznie przeskok od Spartanowców do Halo 5, no a po drodze działo się Escalation, które trochę wyjaśniło Halsey jakimiś pewnymi podstępami i manipulowaniem Julem. Udało się jej zdobyć drugą połowę artefaktu i udali się w miejsce, najważniejsze miejsce, gdzie były te artefakty. Była to konstrukcja kosmiczna, zwana w oryginale Absolute Record, i on, nie wiem, całkowite akta, można to tak szybko przetłumaczyć. I one się znajdowały na kolejnej forerunnerskiej megastrukturze instalacji kosmicznej, która wydawała się tak cholernie ważna, że wokół niej powinno się wszystko, całe skupienie jakiejkolwiek historii w świecie Halo powinno tam się po prostu zawrzeć. A skończyło się na jednym story arku serii komiksowej, której wiadomo, czyta tylko promil fanów gier. Podstępem dostała się tam drużyna Palmer. I wiadomo, to całe stronnictwo Halsey, Jula i jego podkomendnych. No i była tam ogólnie walka o przypodobanie się projekcji bibliotekarki. I konsensus jest taki, że no, stamtąd mieliśmy dostać dostęp do wszystkich artefaktów prekursorów w czasie rzeczywistym, dostęp do nich, co wiadomo, w świecie Halo jest największą możliwą rzeczą prawdopodobnie, zaraz po Pierścieniach Halo i Guardianach i nie wiem, może Shield Wardach, ale artefakty prekursorów są super ważne, super cenne, najcenniejsze w tym uniwersum, no i dostęp do wszystkich w czasie rzeczywistym, pilnowanie ich, monitorowanie ich miejsca w czasie rzeczywistym to jest naprawdę wielka rzecz. No ale nic z tym niestety nie zrobiono. Tam dwie drużyny wpadają cały czas na siebie, jedna przeszkadza drugiej, druga przeszkadza pierwszej i w pewnym momencie wszystko się zamyka, jakaś sztuczna inteligencja, co miała tego pilnować, staje przeciwko Halsey, która niby była wyznaczona przez bibliotekarkę, komplikuje się sprawa i ogólnie no niestety nic z tego nie wynika. Szybko stamtąd uciekają, blokują sobie dostęp do całej tej wiedzy i ogólnie jest to fajne zamknięcie dla samej historii komiksu, ale dla tej konkretnej fabuły to jest to takie spuszczenie w kiblu tych motywów, które prawdopodobnie miały być zalążkiem czegoś ciekawszego w kolejnych fabułach. No niestety.
No i motyw jakby agresji Palmer na Halsey jak dla mnie jest kompletnie tam nierozwiązany. Palmer ma moment taki, że odczuwa trochę empatii do Halsey, rozumie co ona tam robi, ale wspomina, że no rachunki nie są jeszcze wyrównane, no bo jest moment w komiksie i w Spartanopsach, kiedy Palmer ma absolutną szajbę, absolutną psychozę i obsesję, żeby dopaść Halsey i to jakby to nie jest dość satysfakcjonujące rozwiązanie tego wątku, którego się od razu pozbywamy na początku Halo 5 Guardians. Pytanie trzecie, czy Master Chief może spotkać Atrioxa? No i pewnie wielu z nas zna odpowiedź na to pytanie. Wiąże się to wszystko oczywiście z powiązaniem głównej serii Halo z Halo Warsami 2. To było jakoś robione w okolicach planowania Halo 5, no bo Halo Wars 2 wyszło dość niedługo po 5. I na pewno to było jakoś splecone, tym bardziej, że no pod koniec Halo Wars 2 pojawia się Guardian, czyli mamy bezpośrednie połączenie motywów z obu części. I ja trochę spekulowałem, że nadrzędną rolą Halo Wars 2 w kontekście całego uniwersum Halo i całej serii gier jest wprowadzenie nowego przeciwnika i zastąpienie czymś Covenantów. No bo jak dla mnie wygnańcy Atrioxa są absolutnie godnym następstwem Covenantów, którzy byli od Halo 1 i spokojnie mogą kontynuować ich rolę. Mogą być tymi naszymi przeciwnikami, z którymi stajemy oko w oko. A przy okazji są fajnie, trochę inaczej zaprojektowani. Mają swoje pancerze, swoje bronie, swój styl, swoich pojazdów, wszystkiego. Że to odpowiednio się odróżni i to był przesuper, prześwietny motyw. No i jak najbardziej Atriox i Kapitan Carter mogą dokończyć swój konflikt na Arce, albo go przerwać, jakoś stamtąd uciec, albo ktoś może do nich polecieć. Jakoś z Arki te siły muszą się przenieść do naszego świata, gdzie szaleje Cortana i jak najbardziej to jest motyw, żeby połączyć dwie osobne podserie w ramach całego uniwersum Halo. I jak najbardziej Master Chief może spotkać Atrioxa. Ja bym bardzo chciał, że skoro wątek Atrioxa nie został dokończony w Halo Wars 2, to liczę, że to było wprowadzenie całego konceptu nowych Covenantów, tak to nazwijmy. Covenanci oczywiście, biorąc pod uwagę tę siłę, która się rozpadła w Halo 5 i na którą potrzebujemy pilnie zastępstwa, żeby w ogóle jakieś Halo 6 mogło się wydarzyć i w ogóle kontynuować do przodu. I bardzo liczę, że to się stanie. Atrox jest świetną postacią, bardzo fajnie rozwiniętą przez miniserię komiksową, którą polecam i którą omawiałem na kanale. I no, dodatkowo powiem, że ja bardzo czekam, liczę, że w Halo Infinite coś w tym stylu będzie, jednak zaznaczam, że to wszystko było gdzieś w okolicach planowania Halo 5. To prawdopodobnie było remedium na ten problem, który wprowadziło Halo 5 z pozbyciem się ikonicznych przeciwników. A jak to pozmieniano przez te wszystkie lata, kiedy jest straszliwa, nieznośna cisza w temacie kolejnego Halo? Nie wiemy tego. Zobaczymy, jak wyjdzie przy okazji Halo Infinite. I pytanie czwarte, kim jest Weronika Dare? To oczywiście pojawia się przy okazji ODST-ków. Mamy tam piątego, szóstego członka zespołu, Weronikę Dare, która trochę dowodzi, niby to Bach dowodzi, ale ona jest trochę nad nim i mają jakąś relację romantyczną, ale do końca nie wiadomo. No więc po kolei, Weronika Dare jest agentem wywiadu Marynarki Wojennej, czyli ONI. I jest takim łącznikiem tamtej agencji z Buckiem, z całym oddziałem ODST. No i z Buckiem zna się już od dłuższego czasu, między nimi bardzo szybko zaiskrzyło i doszło do jakichś intymnych zbliżeń. A potem ta dwójka musiała w pewien sposób dojrzewać, dorastać do swojej relacji, tak emocjonalnie się docierać i ostatecznie no, odkryć, że są dla siebie stworzeni, że się kochają i że chcą być razem. To się wszystko zdarzało po Halo 3 ODST. Wcześniej mieli romantyczną relację, ale to nie było nic takiego wiążącego bardzo. I to się rozwinęło po Halo 3 ODST. Tam oczywiście to były te wydarzenia, które wszyscy znamy, które testowały tę ich relację. Ale generalnie ona była takim łącznikiem ONI w tej super ważnej misji, no, kiedy zrzucono żołnierzy ODST komandosów na miasto i się okazało, że tak naprawdę mają inne zadanie niż reszta. No i to zadanie oczywiście znała Weronika Dare i w trakcie trzeba było zmienić priorytety i skupić się na pomocy jej w wykonaniu tego zadania, które było też zadaniem całości, ale wiecie, to jest wywiad, oni nie mogą mówić o czymkolwiek w sposób otwarty. ONI jest niezależny od UNSC, ale no współpracują i w pewnych sytuacjach
Ktoś taki z zewnątrz jest dołączany do oddziału, żeby nadzorować misję. No i adekwatnie tam do stopnia przydzielonego, czy decyzji z góry, no odpowiednio idzie dalej ten łańcuch dowodzenia. Na dzisiaj to chyba tyle. Tutaj ponawiam swój apel o to, żebyście, no jeżeli coś nie rozumiecie w uniwersum Halo, ja bardzo dużo rzeczy kiedyś nie rozumiałem i miałem straszny problem, żeby się wkręcić w to, ale jak już mi się udało, to wszedłem po prostu po uszy, więc jeżeli macie jakieś pytania własne, coś nie rozumiecie, możecie albo zerknąć do poprzednich odcinków, tam były inne pytania, może już coś powiedzieliśmy, ale zachęcam do zadawania tego tutaj, nie tylko tu, również na innych kanałach, na innych filmach. Ja to wszystko sobie będę zbierał powoli i może kiedyś pojawi się kolejny film. No dopóki będę miał pomysły i zwrot jakiś, no to będziemy robić tego typu podsumowania. Ja dzisiaj Wam dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, cześć!